Podobnie jak przed tygodniem również 22. kolejka drugiej ligi rozpoczęła się w piątkowe popołudnie w Rybniku. W derbach Śląska ROW zmierzył się z Polonią Bytom, jednak widowisko nie należało do porywających. Przed przerwą jedyną akcję stworzyli sobie gospodarze, a po zmianie stron zaatakowali przyjezdni. W 52. minucie do piłki dopadł Aleksander Januszkiewicz i pokonał bramkarza ROW-u. Podopieczni Dietmara Bremera byli w tym meczu stroną przeważającą, utrzymywali się przy piłce, a w końcówce zagrali nawet trójką napastników, jednak sytuacji podbramkowych stworzyli sobie jak na lekarstwo. Jedną z nielicznych w doliczonym czasie gry zmarnował Sebastian Siwek, a ROW w trzecim z rzędu meczu na własnym stadionie przegrał po raz pierwszy w tym roku. Z kolei Polonia dzięki cennemu zwycięstwu oddaliła się od strefy spadkowej na dystans 3 punktów. Kolejnych 7 spotkań rozegranych zostało w sobotę. Wiosnę zainaugurowano na stadionie GKS-u Tychy, gdzie przyjechała Puszcza Niepołomice. Faworytami tego spotkania byli gospodarze, jednak to przyjezdni stwarzali sobie od początku klarowne okazje do otwarcia wyniku. Dobrą sytuację zmarnował Roman Stiepankow, a kilka minut później mało brakowało, a piłka wpadłaby do bramki po strzale głową Michała Czarnego. W pierwszej połowie gospodarzy stać było na tylko jeden groźny atak, a po zmianie stron ponownie szturm na bramkę rywali rozpoczęła Puszcza Niepołomice. W 54. minucie Tomasz Górkiewicz ofiarną interwencją uratował GKS od utraty bramki po lobie Macieja Domańskiego, a kilkadziesiąt sekund później stuprocentową okazję zmarnował Roman Stiepankow. Bramka dla Puszczy wisiała w powietrzu i stała się wreszcie faktem w 63. minucie. Nietypowo rozegrany rzut rożny płaskim strzałem zakończył Marcel Kotwica, dając podopiecznym Tomasza Tułacza prowadzenie. Radość gości nie trwała jednak zbyt długo, bo niespełna kwadrans później kapitalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Łukasz Grzeszczyk. Gol wyrównujący zwiastował emocjonującą końcówkę, w której obie drużyny walczyły o komplet punktów. Już w doliczonym czasie gry za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Michał Czarny, ale nie pomogło to GKS-owi w przechyleniu szali na swoją korzyść i podopieczni Kamila Kieresia przywitali się ze swoimi kibicami tylko remisem. Z prawdziwym pogromem mieliśmy do czynienia w Zambrowie. Do Olimpii przyjechał Znicz Pruszków, który choć w tabeli zdecydowanie wyprzedzał gospodarzy, jesienią sensacyjnie przegrał z Beniaminkiem 0-2. Tym razem mecz wyglądał jednak zupełnie inaczej i już w 22. minucie bramkarza gospodarzy pokonał Krzysztof Kopciński. Olimpia, która na wiosnę zainkasowała jak na razie 3 punkty, tym razem była jednak zupełnie bezradna, a warunki w Zambrowie stawiał Znicz. Podopieczni Dariusza Banasika świetnie weszli również w drugą połowę. Już w 47. minucie w polu karnym faulowany był Patryk Kubicki, a z 11 metrów bramkarza pokonał Tomasz Hałas. Wiosna dla Znicza rozpoczęła się od 2 spotkań o podwyższonym stopniu trudności. Po porażce z liderem i szczęśliwej wygranej z wiceliderem z Puław, mecz w Zambrowie był dla Znicza spacerkiem. 2 kolejne trafienia goście z Pruszkowa dołożyli w ostatnim kwadransie. W 76. minucie swoją drugą w tym spotkaniu, a trzecią w sezonie bramkę zdobył Tomasz Hałas, a 6 minut później Maksymilian Banaszewski ustalił wynik meczu na 4-0. Znicz wywiązał się więc ze swojego zadania koncertowo, utrzymał się na miejscu gwarantującym grę w barażach i jak miało się okazać później, zredukował stratę do Rakowa Częstochowa do zaledwie 1 oczka. Świetną pasję powstrzymują Błękitni Stargard. Drużyna, która jeszcze w listopadzie zamykała ligową stawkę z nikłym dorobkiem punktowym, od jakiegoś czasu rozpoczęła marsz w górę tabeli i wygrała ostatnie 3 ligowe spotkania. Mecz w Tarnobrzegu nie zapowiadał się jednak łatwo, a obie drużyny naprzemiennie stwarzały sobie okazję do zdobycia bramki. Przed przerwą ta sztuka nie udała się jednak ani jednym, ani drugim, a losy spotkania rozstrzygnął dopiero ostatni kwadrans. W 72. minucie po uderzeniu Michała Magnuskiego siarkę ratował słupek, a w samej końcówce desperackim faulem ratować się musiał Marcin Stefanik, za co obejrzał zasłużoną czerwoną kartkę. Przed tygodniem Błękitni zainkasowali 3 punkty golem zdobytym w 89. minucie, a mecz w Tarnobrzegu pokazał, że historia lubi się powtarzać. Bartłomiej Zdunek strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego dał Błękitnym 3 punkty i wywindował drużynę ze Stargardu w tabeli na 11. lokatę. Po rozbiciu Nadwiślana Góra, gry w Wejherowo, do Radomia pojechał z myślą o kontynuowaniu akcji ucieczki ze strefy spadkowej. Na swoim stadionie Radomiak stracił jednak w tym sezonie najmniej, bo tylko 4 gole, a i tym razem spotkanie rozpoczęło się dla gospodarzy doprawdy znakomicie. Już w 3. minucie w polu karnym faulowany był Radosław Mikołajczak, do piłki podszedł Michał Chrabąszcz i pokonał Wiesława Ferrę. Nieszczęście przyjezdnych było w tej sytuacji podwójne, a starcie w polu karnym odbiło się nie tylko na wyniku, ale również na zdrowiu bramkarza Gryfa, który po upływie zaledwie 10 minut zakończył swój udział w tym meczu. Na boisku zameldował się młodziutki Dawid Leleń i już w 33 minucie stanął przed bardzo trudnym wyzwaniem. Gospodarze ponownie wykonywali rzut karny, a na listę strzelców znów wpisał się Michał Chrabąszcz. Dopiero po przerwie do głosu doszli zawodnicy z Wejherowa. Płaskim strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego Adriana Szadego zaskoczył Mateusz Kuzimski, dając w ten sposób gościom nadzieję na wywiezienie z Radomia choćby jednego punktu. Podopieczni Piotra Rzepki walczyli o swoje do końca i do remisu mogli doprowadzić w 86 minucie. W kluczowym momencie refleksem popisał się jednak Szady, a Radomiak dzięki z trudem walczonemu zwycięstwu przeskoczył w tabeli GKS Tychy i Siarkę Tarnobrzeg. Z nowym trenerem do spotkania z Legionowym Legionowo przystąpił zespół Nadwiślana Góra. Po rozwiązaniu umowy z Mirosławem Czopiakiem na ławce drużyny ze Śląska zasiadł Rafał Wójcik, a efekt nowej miotły zadziałał w Górze błyskawicznie. Już w 12 minucie w pole karne rywali wpadł Egipcjanin Mohamed Essam i otworzył wynik meczu w swoim trzecim występie w barwach Nadwiślana. Legionowia starała się odpowiedzieć osobą Rafała Wolsztyńskiego, ale jeszcze przed upływem 30 minut gospodarze prowadzili już 2-0. Gol Kamila Będkowskiego był bez wątpienia ozdobą tego spotkania, a precyzyjny, techniczny strzał w samo okienko nie dał Mikołajowi Smyłkowi najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Przed tą serią spotkań Legionowia miała nad strefą spadkową zaledwie 4 punkty przewagi, więc gościom niezwykle mocno zależało na tym, aby nie wyjechać z góry z pustymi rękami. Szczęście sprzyjało jednak miejscowym. Najpierw w poprzeczkę trafił Paweł Garyga, a ten sam zawodnik miał swoją szansę również po zmianie stron. Piłka nie chciała jednak wpaść tego dnia do bramki strzeżonej przez Roberta Błąkałę, a Nadwiślan wygrał pierwszy mecz od października ubiegłego roku. Wielkie emocje miał przynieść hit tej serii spotkań. Do lidera rozgrywek Stali Mielec przyjechał plasujący się na trzeciej lokacie Raków Częstochowa, który już w zeszłym sezonie był przecież o włos od awansu na zaplecze Ekstraklasy. Na boisku dużo lepiej prezentowali się jednak gospodarze i w 27 minucie przełożyło się to na rezultat. Indywidualną akcję kąśliwym strzałem zakończył Andrzej Prokicz, otwierając strzelanie w tym spotkaniu. 3 minuty później sporo biedy mógł napytać sobie nieodpowiedzialnym wyjściem Maciej Mielcarz. Do pustej bramki nie trafił jednak Andrzej Prokicz, a sędzia liniowy dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. Tak czy inaczej, jeszcze przed przerwą Stal podwoiła swoją przewagę. Tym razem Prokicz wystąpił w roli asystującego, a jego efektowną akcję strzałem z 5 metrów zakończył Szymon Sobczak. Po przerwie goście postawili wszystko na jedną kartę, a najbliższy zdobycia bramki kontaktowej był Wojciech Okińczyc. W 71 minucie kapitalną interwencją popisał się jednak Tomasz Libera, a Stal przypieczętowała swoje zwycięstwo 5 minut później. Dośrodkowanie Bartosza Nowaka na bramkę efektownym szczupakiem zamienił Mateusz Cholewiak, ostatecznie wybijając piłkarzom Rakowa z głów walkę o choćby jeden punkt. Gości nie stać było nawet na bramkę kontaktową, a rezultat 3-0 sprawił, że na pozycji lidera umocnił się zespół Stali Mielec. Podopieczni Janusza Białka nad drugą Wisłą mają teraz już 5 punktów przewagi i pewnie kroczą w kierunku awansu do pierwszej ligi. Na zakończenie 22 serii spotkań wicelider w Puławach podejmował Stal Stalowa Wola, która przed tygodniem wyszarpała punkt w meczu z imienniczką z Mielca. Na Lubelszczyźnie rozpoczęło się od małego szoku. Nie minął kwadrans gry, a we własnym polu karnym rywala faulował Patryk Sobczak. 11 skutecznie wyegzekwował Damian Łanucha, dając gościom nadzieję na wywiezienie z trudnego terenu korzystnego wyniku. Nadzieje te prędko zostały im jednak wybite z głowy, bo wyjątkowo szybko do roboty wzięli się Wiślacy. W 20 minucie zamieszanie w polu karnym wykorzystał Karol Kalita, a już 3 minuty później Wisła objęła prowadzenie. Ponownie na listę strzelców wpisał się 20-letni Kalita, który rundę jesienną spędził szczebel niżej, w trzecioligowej Lubliniance. Kolejny cios dla gospodarzy przyniosła 31 minuta. Wtedy to Sebastian Głaz świetnym podaniem obsłużył Przemysława Kanarka, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali. Jesienią w Stalowej Woli Stal wygrała 1-0 dzięki bramce zdobytej w samej końcówce, ale tym razem niewiele na takie rozstrzygnięcie wskazywało. Krótko po przerwie Wisła prowadziła bowiem już 4-1, po tym jak bezradnego Tomasza Wietechę pokonał Konrad Nowak. Podopieczni Bogdana Bławackiego po 2 z rzędu meczach bez wygranej odnieśli więc pierwsze w tym roku zwycięstwo. Zwycięstwo jakże efektowne i przekonywające. A oto komplet wyników 22 kolejki drugiej ligi. Swoich rywali rozbiły drużyny z czołówki. Stal Mielec, Wisła Puławy i Znicz Pruszków strzeliły w tej kolejce łącznie aż 11 bramek. Serię zwycięstw kontynuuje zespół Błękitnych Stargard, a fatalną pasę przerwał wreszcie Nadwiślan Góra. W tabeli na pozycji lidera umocniła się Stal Mielec, która sukcesywnie przybliża się do awansu do pierwszej ligi. Wpadki siarki i GKS-u wykorzystał Radomiak Radom, a skok od wielokaty zaliczyli Błękitni Stargard. W związku ze świętami wielkanocnymi 23. seria gier rozpocznie się już w czwartek. Wtedy to odbędzie się m.in. ciekawie zapowiadające się spotkanie Znicza Pruszków z GKS-em Tychy. W piątek Kotwica podejmie Nadwiślana Góra, a reszta spotkań rozegrana zostanie w Wielką Sobotę. Szczególnie ciekawiej może być w Stargardzie i Częstochowie, gdzie na wyjazdy udadzą się lider i wicelider tabeli.